To nie był wymarzony początek sezonu dla młodziczek MKS Chrobry Basket Głuchołazy. Nasze koszykarki uległy u siebie drugiej ekipie poprzedniego sezonu Ligi Śląsko-Opolskiej, ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski. Koszykarki z Wodzisławia wyszły na prowadzenie już na początku spotkania i wygrały pierwszą kwartę 10-14. W drugiej części jednak zdecydowanie poprawiła się skuteczność głuchołazianek, co zaowocowało wygraną kwartą 16-13. Po przerwie to podopieczne Tadeusza Widziszowskiego wiodły prym i pod koniec trzeciej odsłony prowadziły nawet 44-40. Końcówka należała jednak do przyjezdnych. Nie pomogły przerwy na żądanie, o które prosił trener głuchołazianek. Ekipie z naszej miejscowości brakowało skuteczności i spotkanie zakończyło się wynikiem 54-65. Nie było to dobre spotkanie, ale ja może powiem tak. To jest młodziczka, czyli rocznik 99. Urodzone. My gramy tylko trzema dziewczynami w tym roczniku, więc graliśmy całą drużyną o rok młodszą, więc niestety ta drużyna w tym roku będzie większość meczy przegrywała, ponieważ no, siłą rzeczy było to widać, że fizycznie tamte dziewczyny i ograne były o wiele lepiej i to będzie niestety tak cały sezon. Gramy po to, żeby za rok to zaczęło procentować. Kolejne spotkanie w wykonaniu młodziczek Głuchołazkiego Klubu w poniedziałek, wyjazdowym rywalem UKS SP27 Katowice. U siebie młodziczki pokażą się dopiero 12 listopada.